dziewczyna. Ja nazywam się Janusz. Piękna peruka. Nowa. Myślałam, bo tak pięknie śni. Nie jest ubrana w perbolu? Jak czajnik, już go chciałem wyłączyć. Razem więc mamy
22. Idziemy dalej do kolejki. Jak masz na imię? Damian, proszę, złap. Dobra. 14. Dobra. Czyli razem mamy 36. Dobra, zostawimy cię na koniec. Chodź może poniżej tutaj, bo teraz damy szansę dziewczynom. Zobaczymy, czy po trzech, uwaga, osobach będziecie mieć tyle samo, czyli 36. A może i więcej, albo i mniej. Zacznijmy od koleżanki. Jak masz na imię? Oliwia, proszę bardzo. Czyścimy, proszę. Złap ustnik i mocno dmuchasz. I... mocno, mocniej. Ile? 7 sekund. Wdychamy na jednym wdechu, dziewczyny, dobra? 7 sekund, twoje imię? Klamia, proszę, bardzo złap. Złap. 7, uznam, że 7. Spokojnie. I... ej, ale było czerwone! 11, czyli razem 18 sekund. No dobra, jak masz na imię? Lena, proszę, musisz mocno. 18 sekund zagrać, żeby doścignąć chłopaków. Proszę, złap. Lena, mocno. I... o! 5 sekund, czyli dziewczyny mają 23. Dobra, dobra. Proszę, jeszcze nie koniec. Może ona zagra dobrze. Jak masz na imię? Kinga, proszę bardzo. Złap i graj jak najmocniej. I... o, ile? 4 sekundy. No to dobra, mimo to, że dziewczyny się starały. Chłopaki, tak, zaraz, proszę bardzo. Honor, zagraj jednej mocy. Jak masz na imię? Odsłynie. Piotrek, zagraj ty, uwaga. Zrobimy, uwaga, znasz, dobra, uwaga, gotowy. 3, 2, 1, grasz. I... o, no, no, tak zagrał, że się aż rozłożył. Wystarczy. Więc wygrywają chłopaki, brawo dla nich. Łatwe czy trudne? Łatwe. Łatwe. Prosimy trudniejszy. Poziom drugi. Łatwe czy trudne? Łatwe. Dobrze. Poziom trzeci. Prosimy. I... łatwe czy trudne? Łatwe. Dobra. Poziom czwarty. Ma pani jakiś hard poziom? To prosimy jakiś hard. O, uwaga. I... jesteście gotowi? Najtrudniejszy. Zobaczymy, czy to powtórzycie, bo teraz ja będę stepował. Uwaga. I powtarzamy. Powtarzamy. A to jakie było? No to macie zaliczone. Świetnie. To teraz uwaga. Już nie mamy więcej poziomów, ale mamy, uwaga, taniec, który zobaczycie oczywiście do muzyki. Pani Polina zastępuje dwie odmiany szkockiego stepu. Jedna będzie wolna, druga szybka. Zaczniemy od wolnej, która nazywa się, powtórzcie, dzik. No prawie jak to zwierzę z lasu, tylko inaczej się pisze. A jak wygląda ten taniec? Zobaczcie sami. Uwaga, muzyka. I słyszymy tu dwa instrumenty. Jakie? Dudy, jeszcze jeden. O właśnie, to jest kozi bęben. I teraz zobaczcie, jak się stepuje. Wolniej do takiej muzyki. I... Dzięki.
się w ręce. I dwa, jeden, start. I skaczemy. Świetnie, jeszcze, jeszcze. Dobrze, jak coś to wam pomoże. Dobra, spróbujcie tak jak ja, ręce, tak? I jedziemy, i. Dawaj, 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 tańczy ze mną. Dobra, teraz dalej, i. Proszę, proszę. Świetnie, a teraz dalej, i tu, i. I dobra, mocno, dawaj, dołóż do nas. I mocno, i. Jeszcze tak. Ekstra, i poza.